Marzeniem wielu osób jest spędzić ostatnią noc w roku w Zakopanem. Gdy to marzenie uda się spełnić i przyjdzie dzień wyjazdu, pojawia się w głowach kolejne marzenie. O tym, żeby wreszcie korki na Zakopiance się skończyły i można było dojechać do domu. Zakopane już dawno nie było tak zakorkowane jak dzisiaj. Przejazd przez miasto samochodem zajmował kilka razy więcej czasu niż pokonanie tej samej odległości pieszo. Bardzo dużo turystów także dzisiejszy dzień wybrało na powrót do domu. Podróż samochodem z Zakopanego do Krakowa zajmowała średnio 5 godzin. Dzisiejszy wyjazd tak dużej liczby turystów nie oznacza jednak końca zakorkowanego miasta, gdyż także na drogach wjazdowych do Zakopanego tworzyły się korki.